No, poczekaj, no to już ci tu daję. Czy gdzie jest koniec liny? To jest pytanie. O, tu jest. Jesteśmy na Mamutowej. Będę robił dróżkę pod tytułem Ani B, Ani M. I brakuje jeszcze Ani Kukuryku. Na 6-2. Na prowadzenie. No zobaczymy, czy się da, czy się nie da. Skała wygląda na niewyślizgana, także nie to. To. Myszka. To bym siebie przypięła. Także tu się nie, bo jesteś na sztywno, także. Dobra. Asekuruj. Kurwysyński pająk. Tam jakiś musi być. Jest tyle pajęczyn, że niech ślak trafi. Czekaj. O, jak kurwa siedzi tam. Francowato. Skurde. Same pająki. Co? Ten? Ano. Skurwa matowe. Kurde, daj bloka. Cholera. Tak kurwa pająki tu są francowate. Nie wiem, jak włożę tam rękę, żeby mnie nie uchlął, który. Tam na pewno muszę dostać. Mnie to denerwuje, takie coś, te pająki też tu muszą być, kurde. Wiem, że się one mnie boją, ale... No i co z tego, że ja go kurde wezmę, zaradzę, jak... Jak skurwysyn dalej tam będzie siedział. Kurde, pasuje mi się dostać tam. Tam się chwycić i potem tam ewentualnie, ale kurde, jakby nie te pająki, to by było fajnie. Skurwysyny francowate. Tego się kurde też nie chwycę. I zaraz to wyjadzie. No i nie mam tu czego się chwycić. Tak naprawdę. Z co ja tutaj muszę tego. Daj trochę luzu. O tyle, 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 tyle. Ja je tutaj wezmę, wydłużę stąd. Gdzieś próbuję na pająki. Jeszcze mi spod francok.
No, przydałaby się. Jakaś szczoteczka. Nie mam gdzie tej nogi dać. Dawaj, dawaj. Kaj, wybierz. O, elegancko. Możesz dać bloka. Jeszcze wybierz. Dobra. Aha, czyli tu mam coś takiego. Ciekawy jestem, czy te pająki w ogóle gryzą. Skurczybyki. Co? No nie, tu już ich nie ma, ale... Tu będę się na pewno musiał przytrzymać, ale jeszcze sobie sprawdzę jeden chwyt. Mianowicie ten, co to jest? Aha, czyli to jest takie małe. Daj bloka. Dobra, czyli mniej więcej wiem, jak się chycić. Tu i tu. A proszę panią. Tu już nie, tam jest jedynie. O, tutaj jest jedynie ten. Co mogę zaznaczyć? Magnezją. I tak, staję tu na to, najlepiej z tego tu na to, dobra. Może coś będzie z tej 6-2. Co prawda z blokiem, ale zobaczymy. Blok, dawaj. Okej. Super. Uważaj na tą nogę. No wiem. Okej. Bloczek. No i tak. I teraz co tu jest? Tam... Nie słyszę cię, co ty gadasz. No wiem. On jest tam. Dobra, tu się podciągnę, gdzie teraz? Potem tam jakbym szczelił. Tylko musiałbym stanąć tu. To jest dobre nawet.
Jak będę wychodził, to wybieraj, dobra? Okej. Blok. Ja wiem, to nie jest przejście technicznie czyste, ale takie bardziej bym powiedział zaznajmiające się z tymi trudnościami 6.2. Marzy mi się robić takie drogi. Wybierz. Okej. Bloczek. No i teraz mam taką w miarę komfortową sytuację, że tu mogę się chycić. Muszę się gdzieś stabilnie chycić, żebym mógł się wpiąć. No co innego mieć też powklejone te, czyli poprzywieszane ekspresa, co innego kurde ich nie mieć i założyć sobie. Tu jest w miarę fajny mały ścisk. Tutaj jest coś takiego małego. Tylko pytanie, jak ja tam podejdę. Ale już chyba zaraz muszę rozkminić jak. Ale tam jest też jakaś fajna półka. Tylko nie wiem, czy ta półka jest odpowiednia dla mnie. O moich kwalifikacjach, że tak powiem. Może spróbuję to zrobić dynamicznie. Jak coś, to wybierz, dobra? Wybierz, dobra. Okej. Teraz tak. Tu jest chwyt i myślę, że dynamicznie do tego mógłbym właśnie dostać. Muszę się ustawić. Nie, 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 jeszcze nie. Dobra, daj bloka. Chciałem się tylko rozeznać, jak to wygląda u góry. Ale dobra, no to jest taki chwyt, że tak powiem, konieczny na pewno na tej drodze. Ej, ale czekaj. Dobrze, a to idę? Tu się zaczęła droga. Tu jest ring, to ja powinienem do tego ringu się chyba wpiąć, nie do tego. Chociaż nie. Dobrze jest, bo tam jest inna droga, a ta droga idzie w poprzek. Dobrze idę. Co? No. Czyli tak, dobra. O, tu jest chwyt, nawet nie widziałem. Działał. Jak coś, to wybieraj. Ach, nie trafiłem se. Przesrana droga. Dobra. Tu coś było na ten ścisk niby. Coś na nogę by mi się przydało. Jest tylko coś takiego. I tu coś małego, ale to nie. Przesrane. Na pewno się muszę przytrzymać tego chwytu tam.
Nie dawaj luzu jak coś. Czekaj, nie dawaj luzu. Nie dawaj. Ach, dobra. Zdążyłem. Tak piekło palce od takiego małego chwytu, jeszcze ostrego, że zdążyłem samego ekspresa włożyć i widzicie, jakbym się pokusił o coś więcej, to już bym zaliczył lot. Co prawda mały, ale zaliczyłbym. Teraz muszę coś wykombinować, żeby się znowu tak przytrzymać i się wpiąć. Kurde, przesrane. Słaby chwyt, znaczy się, no niby dobry, tak od krawątka, ale ostro. Ostra bardzo i nieprzyjemna. O, nawet tu mamy przyłożenie, może oddychnę sobie mojemu palcowi, bo dzisiaj mam stawy w nim napuchnięty trochę. Odchodzenia w sumie, dużo odchodzenia się to stało, tak. O, tu jest nawet dobry chwyt też. Nawet chyba lepszy. Może to zrobię. To 6-2. Dam radę, kochanie? Nie wiesz? To jest najgorsze, że ja też nie wiem. Też nie mam pojęcia, czy to zrobię. Ustabilizować. Okej, kochanie, daj luz. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Okej, bloczek. Jeszcze wybierz. Jeszcze, dobra. Super. I jeszcze wybierz. Masz? Dobra. O, dobra, jakoś się wpiąłem jakimś cudem. I co, tu mam chwyt. Tam mam chwyty chyba w miarę dobre. Tu. Tylko na nogi jest tutaj teraz słabo. Ale ja myślę, że wykorzystałbym to i sięgnął do tego. I potem już te oblaki. I chyba powinno być ok. Teoretycznie, może trochę poplewie. Dobra, tu trochę ziemi było takiej, ale to nic. Ach, kurde. O, bardzo nieprzyjemny chwyt, zdzierający skórę. Dynamicznie trzeba do niego, ale on jest taki bardzo, bardzo ostry. Może spróbuję drugą ręką. Chociaż kurde, nie pasuje mi tak, kurde, żebym to robił dynamicznie. Dobra, wybierz jeszcze, kochanie. O. O, z wyczuciem go. Z wyczuciem, to jest zajebista klama. Okej, kochanie. O. O, dobra. A. A. Moje biedne palce. Dawaj, kochanie, ten luz, dawaj. Dobra. Bloczek. Tu ścisk. A, ojej, tu klama też. Kurde, zrobiłem tą drogę, co prawda z restami, ale fajna droga, bo nie jest wyślizgana wcale. O,
ale super. Fajna droga, nie wyślizgana i chyba może nawet zapomniana, bo gałązki są, liście, jakieś tam krzaczki, nie krzaczki, małe trawki rosną. Okej. To daj bloka.